Witam wszystkich w 29 odcinku w grze Grounded. Ostatnie 3 odcinki minęły nam na budowie tej oto bazy. Jeszcze oczywiście do niej się nie przeprowadziłem, myślę, że zrobimy to w następnych odcinkach. O ile będę się w ogóle do niej przeprowadzał. W sumie postawiłem tylko po to, żeby sprawdzić, jak sobie da radę z hordą. No ale to, tak wspomniałem, to będzie w następnych odcinkach. Tak sobie jeszcze może poza odcinkami tam podrabiam jakieś ozdoby, jakieś tam powiedzmy skrzynki bądź latarnie, żeby były powiedzmy takim wabikiem dla owadów. No i zobaczymy, jak się to sprawdza, ale to za parę odcinków. A w tym odcinku chciałem właśnie wrócić do tego mrowiska, w którym właśnie no, nie udało nam się znaleźć tych właśnie mrówczych jajek, dokładnie w tym miejscu. I jeszcze drugą rzeczą, którą chciałem wam pokazać, to właśnie jeszcze jak znaleźć miecz, znaczy pałkę mrówczą, pałkę zgniłej mrówki, może tak. Więc tam też oczywiście się udamy w tym odcinku. Jest już 16:35, więc ja sobie zaczekam do rana i najpierw może się wybierzemy do mrowiska. Tam zaatakuje kilka mrówek, następnie udamy się do miejsca, w którym jest właśnie tamta Rotten Ant Club, czyli tamta pałka. No i oczywiście widzimy się za chwilę. Dobra, jestem. Tutaj szybka zmiana planów, bowiem okazało się, że to mrówki i robotnice produkują te jajka. I jeżeli ich nie ma, no to prawdopodobnie te właśnie mrówki i robotnice gdzieś tam się musiały utknąć w grze. Gdzieś tutaj na całej mapie. I żeby odblokować właśnie respawn tych jajek, no to po prostu trzeba je znaleźć i zabić, żeby one też mogły się właśnie respawnować i żeby mogły od nowa produkować te jajka. Jest taki bug w tej grze, także myślę, że nie ma sensu iść teraz no, do tego mrowiska, chociaż chyba, że tam się po prostu udamy tylko po to, żeby zobaczyć, czy tam rzeczywiście są jakieś mrówki robotnice i to z nimi trzeba po prostu się wziąć i uporać. Te mrówki i wojownicy nie mają w sumie na to żadnego wpływu. Dlatego tam się szybko udam i zobaczę, czy tam są jakieś właśnie mrówki robotnice, żeby je ubić. Chociaż te, które tam powinny być, one powinny być już raczej naprawione. No ale dla formalności to sprawdźmy jeszcze. Tutaj w tej okolicy zawsze się lubią kręcić jakieś pajączki, akurat teraz żadnego nie spotkałem. Mam przy sobie też dwa set armoru, mam cały set armora mrówki oraz cały set armora z Biedronki. Także będę w razie czego je sobie podmieniał, jeśli zadzie taka konieczność. Dobra, zmieniłem sobie broń, sobie oczywiście ją naprawiłem. Ponoć te miętówki też można jeść, natomiast no, nie jestem pewien, na ile jest to dobry sposób. No, nie ma ani jednej mrówki. Natomiast nie wiem, na ile to jest dobry sposób. W sumie nawet tam wejdę, żeby właśnie jeść te miętówki, ponieważ no, jest dość mało w grze. Jest tylko chyba 20, z czego 5 na zrobienie takiego muta. Więc raczej używanie ich to raczej, myślę, kiepski pomysł. Nie wiem, czy one się respawnują. Chyba tak, ale no osobiście tego nie sprawdzałem. Ja tego raczej bym nie ryzykował. Dobra, udam się tutaj szybko. Czy mam w ogóle założone pancerz mrówki? No właśnie. Teraz mam założone. No dobra, to jest mrówka robotnica. Tu są też one wszystkie. Widzę, się trzymają dobrze i żyją. Żadna nie jest zbugowana. Więc udamy się jeszcze raz do tego jednego pomieszczenia. Zobaczyć, czy są jakieś jajka. Na razie nie widzę. Mrówki, wojowniki, ale one są zbugowane, co nieszczególnie mi przeszkadza. I kolejna mrówka zbugowana. No i zobaczcie, nie ma dalej tutaj tych właśnie jajeczek.
Nie wiem, czy jest sens je atakować, bo myślę, że to jest ich tyle, że mogłoby mi zrobić sporo krzywdy. Dobra, sobie będziemy wracać. Jak będą takie pojedyncze, to oczywiście je zaatakujemy. Może z tej broni, bo nic będziecie widzieć. No, ona tutaj nie może dostać. Dobra, tą też sobie ubijemy. Czekaj, może mi się zregenerowała stamina. Znowu atakujemy. Dobra. Tutaj też powinny być właśnie w tej lokacji. O, to jest zwykła mrówka, bo nie ma tych właśnie tych swoich zębów, czy tam. O, idzie zobaczyć kolegów, dobra. W takim razie idziemy dalej. Są tylko dwie, trzy mrówki, dobra, tutaj też ubijemy. Niech się wykonują. Dobra, jeszcze. Dobra. I uciekamy stąd. Dobra, w takim razie widzimy się za chwilę, jak będę w miejscu, w którym są... A, jeszcze może to mówimy. Jak będę w miejscu właśnie, w którym są te... tamten klap mrówczy. Bo to po prostu sobie przeoczyłem. Dobra. Patrzcie, ile tutaj jest ten mrówek. W środku jedno zgniłe mięso. I tyle mrówek tutaj jest. Jakbym miał strzałę, chyba nawet mam taką jedną gazową. Nie mam, tylko trujące. To będą mi wszystkie atakować oczywiście. No, to trzeba się zregenerować troszeczkę bandażem. Dobra, uciekamy, poczekamy aż się trochę zregeneruje stamina. I po kolei proszę podchodzić. Tutaj zauważyłem, że jak jest dużo wrogów, to można je zaatakować jakby grupowo. Można jednym czasem tak tutaj ubić po prostu kilka mrówek. O, widzicie? Miał mnóstwo tych części mrówek, nawet nie wiem po co mi one. Ma mało życia, jeszcze jeden bandaż. Za wcześnie puściłem blok. Jeszcze dwie, chyba ostatnie. Dobra, cała masa mrówek. Miał mnóstwo ich części. Wow, cała masa. Myślę, że nie mam co z tym zrobić po prostu. Wrócę może do bazy, chociaż nie, dość daleko, po prostu sobie myślę, że jak nie znajdę nic lepszego, to je wtedy będę miał ze sobą, a jak znajdę też coś lepszego, to wtedy je po prostu wezmę i wyrzucę. W takim razie biegniemy sobie dalej. Chciałem się jeszcze może udać w drodze w jedno miejsce, które będzie gdzieś... O, już nie pamiętam, chyba tutaj był gdzieś bity szpadel. Chociaż to może w drodze bardziej powrotnej. Dobra. Musicie mu dać gdzieś w to miejsce teraz. Czy muszę się kierować na zachód, na wschód. Czyli tak, teraz mniej więcej. No, trochę bardziej w tą stronę, dobra.
I widzimy się, kiedy będę bliżej tego miejsca już. Dobra, jak byłem tutaj, to pamiętam, że w jednym z poprzednich odcinków tutaj też mieliśmy zajrzeć, zobaczyć co tutaj jest. To jest mglnica i takie właśnie deski w tym miejscu. Sobie tutaj wejdziemy szybko. Zobaczymy, co to jest za jaskinia. Tutaj jeszcze mnie nie było. Aha, tutaj jednak byliśmy i tutaj jest ten pająk, który właśnie pilnuje tych punktów nauki, zdaje się. Teraz go nie ma, poszedł sobie. No, zabieramy oczywiście. 500 wpadło, bardzo, bardzo fajnie. Dobra, w takim razie ja stąd wyjdę i widzimy się. O, shit. Dobra, jak tu jesteś, to już sobie z tobą zawalczę. Tylko niestety nie będziecie widzieć. Ach, mnie ubił, no. Dobra, to sobie szybko wczytam grę i zaraz do was wracam. Dobra, jestem jeszcze raz. Lepiej sobie może powalczymy z tym żółtym. Teraz poszedł sobie, dobra, to nie będzie mi tutaj potrzebne. Mam nadzieję tutaj, tylko że nie przyjdzie znowu ten pająk, ten Wall Spider. A jak przyjdzie, no to oczywiście sobie z nim zawalczymy. O, jestem głodny. Macie grzybki? Mam. Dobra. Sobie zapiszemy grę, bo prawdopodobnie spotkamy tego samego jeszcze pająka co przedtem. Tak jest, dobra. Czyli tak. O kurczę, tak się nie da. Jak jestem w menu, to się nie da ze sobą. Jak jestem w menu, to wtedy też płynie czas. Nawet nie wiedziałem, że tak jest. Dobra. Szybko sprzedamy sobie grę. Czyli od razu muszę się napić teraz drinka tego jednego. Tego chciałem się napić. No, uderz. Bo mam na sobie pancerz mrówki założony, a nie pancerz Biedronki, więc muszę sobie chyba wczytać grę jeszcze raz i sobie jak najszybciej założyć właśnie pancerz Biedronki, żeby być trochę wytrzymalszym, bo w tym pancerzu mrówki to będzie bardzo, bardzo ciężko z nim wygrać. Sobie tak szybko zrobimy. I jeszcze to. Dobra, udało się. Dobra. Kurczę, no zobaczcie jak on jest silny, kiedy on mi odbiera w zasadzie jednym ciosem, kiedy mam najlepszy pancerz w grze, kiedy tylko mnie trafi bez bloku, zabiera mi praktycznie całe życie. Nawet kiedy mam blok, to mi zabiera bardzo dużo. Oj, nie ten przycisk, nie ten, nie to wczytanie gry, to. Szkoda, że tej pochodni nie da się tak wrzucić, żeby dalej się paliła. Chociaż sprawdzę sobie może z ciekawości, może tak się da, ale no nie sądzę. Dobra, czy muszę ubrać pancerz? No, oczywiście, że tak. No i zobaczcie, tu życia mi zabrał. Więc 7, 8. Dobra, wiecie co? Ja sobie może spróbuję z nim wygrać poza odcinkiem. Za chwilę do was wracam. Dobra, jestem znowu. Jak widzicie, udało mi się go w końcu pobić. Z tym, że to była troszeczkę inna teraz taktyka. Mianowicie wyglądało tak, że było z mojej strony jedno uderzenie i od razu blok. I tak w sumie aż do samego końca, aż udało mi się go pokonać. I teraz zapiszę grę w takim razie. I widzimy się w takim razie już w tym miejscu, gdzie będzie tamten pancerz, przepraszam, tamten
Ant Club. Dobra, jestem tutaj w tym miejscu, w którym miałem być. To jest na mapie to miejsce. Na wschód od tych właśnie bagien. I w takim razie udamy się teraz do tego miejsca. Tam, gdzie jest właśnie tamten Ant Club. Rotten Ant Club. Tutaj są te drzwi do laba, które są zamknięte. Natomiast chyba w 16 odcinku tutaj pokazałem, jak można wejść właśnie do laba, które się znajduje nad naszymi głowami. Nie wiem, czy to będzie widać. O, tutaj jest to miejsce. Z tymi właśnie... O, patrz, ile tutaj właśnie wykłanych głów mrówek. I części mrówek są jeszcze. Mam ich sporo, więc nie będziemy ich zbierać. O, i tutaj jakiś, nie wiem, ołtarz? Swoją drogą tutaj są jakieś takie elementy, jakby... kości, natomiast no, mrówki no, nie mają kości. Tak samo tutaj, jest jakiś mini szkielet jakiegoś prawdopodobnie człowieka. Natomiast, no, jak wszyscy wiemy, no... Mamy go. Mamy tą broń, sobie ją oczywiście sprawdzimy zaraz. Gdzie ona jest? Tutaj. Jeszcze nawet nie jest, widzę, przeanalizowana. Można ją oddać do analizatora. Prawdę mówiąc, jakaś super silna to ona nie jest. Prędkość ma taką samą jak na przykład ten Mind Mallet. No natomiast jeśli chodzi o siłę, no to praktycznie i stana to jest dwa razy słabsza. Jeszcze jak będziemy bardziej do sobie, oczywiście porównamy z tym oryginalnym Ant Clubem. No a teraz w takim razie stąd wychodzimy. I jeszcze po drodze zobaczymy sobie jedno miejsce koło właśnie tego ubitego szpadla, aczkolwiek możliwe, że już jak tam dojdę będzie ciemno. Natomiast to jest akurat miejsce do wiązania w środku w jaskini, więc mam nadzieję, że to nie będzie dla was problem, więc się widzimy za chwilę. Dobra, jestem w tym miejscu właśnie. Jakby ktoś pytał, to sobie zabiję tutaj tego roztocza. O miejsce, które, w którym to jest tutaj, gdzie są te takie właśnie skałki. Tam sobie chodzimy o bombardier. Myślę, że nie będziemy go atakować, bo i tak chyba nie ma miejsca do ekwipunku. Tak, zgadza się. Bym w sumie mógł sobie z niego coś wyrzucić, jakieś te części, na przykład mrówek. Mam ich mnóstwo tak samo w bazie. I sobie zjemy w takim razie te pozostałe grzybki. Będzie miejsce na ewentualne nowe zdobycze. I w takim razie udamy się tutaj. To są właśnie dwa... już tylko jeden. A kornuszele. Znaczy żołędzie, które blokowało wejście. Zobaczmy, co tutaj jest. Prawdę mówiąc, nie pamiętam, żebym tutaj wchodził kiedykolwiek. Chyba nie, bo widzę, że są punkty nauki. I jest nowy field station. O, zobaczcie. 500 punktów. Będę gdzieś jeszcze dalej przejść. Dobra, zaraz tam zobaczymy. Tylko tutaj... O, tu jest więcej. Coś mnie atakuje. Leszcz, znaczy ten roztocz trawnikowy. Sobie od razu przeanalizujemy ten Rotten Ant Club. Zobaczymy w zasadzie, dlaczego mogę to zrobić i co możemy z niego dalej wykonać. Możemy zrobić z niego normalnego Ant Cluba? Nawet nie wiedziałem. W takim razie powinniśmy mieć dwie receptury na Ant Cluba, tylko to jest chyba druga. Do tego potrzebny jest chyba jednak... tutaj widzę, że nie ma tego. No, ciekawy jestem, czy to taki błąd w grze. Dobra, już nie mam nic więcej do inwentora. W takim razie zobaczymy sobie, co jest. Czy tutaj mogę coś wybudować? Bo może to byłoby dobre miejsce na bazę też. Jeżeli ktoś lubi mieszkać sobie pod ziemią. Najpierw zobaczymy fundamenty. No nie, jak widzicie, jak tutaj ktoś to chciał, to jednak nie można. Więc się udamy tutaj, w tą stronę. Tylko to jest chyba ta droga, którą przyszłem. A jednak nie, zobaczcie, tu są kwarcyt. Dalej coś tam dalej jest? Chyba coś jest. Dobra, mam młotek.
A tu zlarwa. Proszę, nic nie widzę. A tu jest, bo widzę, jak się kręci w głowie. Tam są jeszcze dwie albo trzy nawet. Dobra, bo ubijemy sobie wszystkie. Tam jest ich cała masa, zobaczcie. Dobra. Proszę podchodzić pojedynczo. Czekam, że mi się zespawnuje stamina i znowu atakujemy. To jest fajne tej broni. Chyba wszystkie. Sobie odpalimy pochodnie. Bierzemy sobie wszystko z nich. Nie wiem, ile tu było, ale chyba z 10. Mam tak samo za dużo już tych części. Myślę, że to mogę śmiało wyrzucić. Larva Spike. Jak to wygląda? Aha, to są to takie koszyczki, kwarcyt. To są te takie grzybki, które świecą. Co jest dalej w takim razie? Sobie zapiszę grę, bo już robi się dość niebezpiecznie. I kolejne. Wiecie co? Patrzcie, kiedy się w nim strzeli z łuku, to ona jest na jednego strzał, czyżby? I tu jest wyjście już. Ucieka, zobaczcie. Chyba nie chce się ze mną bić, chyba ten. Aha, bo już była ranna. Dobra. Czyli dało nam się wyjść. Tutaj była jakaś podziemna jaskinia, więc w takim razie tam jeszcze była w sumie jedna odnoga. Więc tam szybko jeszcze raz sobie wrócę. Tutaj gdzie było to wejście? Tutaj. I zobaczymy, co się kryło za tą jedną odnogą. Oprócz całej masy właśnie larw, które tutaj się znajdowały. Dobra. Tu jest zejście dalej w dół. Tu jest woda. Popłyniemy oczywiście pod wodą. Jakie sprzęty, zobaczcie. Wygląda, jakby tu był też jakieś kolejne, jakieś ukryte miejsce takie w grze. Chociaż tutaj przyznam, że tutaj już trafiłem całkowicie przypadkowo. Chciałem sobie to miejsce zbadać, aczkolwiek nie byłem pewny, że tutaj coś będzie. No ale fajnie, że się udało. Ale tutaj widzę, nic nie możemy zebrać. Dobra, musimy wrócić jak szybciej, bo już brakowało mi tlenu. W takim razie teraz udamy się do wyjścia. Tutaj. I w takim razie spotkamy się za chwilę w bazie i sobie jeszcze porównamy na koniec tego odcinka tą broń właśnie z... Ktoś mnie atakuje jeszcze. A, tylko ten roztocz. Więc w takim razie spotkamy się jeszcze w bazie i porównamy sobie tego antklaba z normalnym klubem. Więc widzimy się za parę sekund. Dobra, jestem już w bazie, więc sobie sprawdzimy teraz Rotten Antclub oraz normalnego. Jak widać, wygląda na to, że jest nawet słabsza od normalnego Antclaba. To jest, zobaczcie, to jest ta Rotten Antclub. A to jest ta już oryginalna zrobiona z murówki. No jak widać, ma większy damage, maksymalny stan. A ta jest po prostu słabsza. Więc nie za bardzo przyznam, że rozumiem cel stworzenia takiej broni w grze, skoro no, nie da się je zrobić, da się tylko znaleźć. W dodatku jeszcze jest słabsza od broni, którą ma zrobić. Jest, no, nie jest zbyt trudna. To tylko trzeba zabić tam chyba, no to, nie wiem, jedną czy dwie murówki wojowniki, żeby otrzymać właśnie te Ant-Mandibles. Także przyznam, że no, ten easter egg jest dla mnie takim troszeczkę, jest taki troszeczkę zagadkowy. No ale no, nie mnie to oceniać.
Także to by było na tyle w tym odcinku. Wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!